Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Karcianki Pokémon. Dostaliśmy trochę paczek od jednego z widzów i dzisiaj je sobie otworzymy. Mamy dwie paczki Ancient Origins, Breakpoint 6 paczek, tu jeszcze Fates Collide 8 paczek, jedna taka walcząca, Furious Fist i 4 Steam Siege. No, wszystkich to chyba nie otworzymy, co? Wszystkich chyba nie otworzymy, bo jeszcze chciałem jakiegoś Versusa zagrać, a nie, że tylko paczki otwieramy cały ten cały odcinek. No ale część chociaż, zobaczmy, co nam tam wypadnie. Te paczki, które dostałem od widza, one są z kodów do kart, więc one są wymienialne, w razie czego będę się mógł z kimś później wymienić za te karty. No i co tam tutaj wypadło? Metagross, czyli ten taki stalowy Pokémon, i Golurk. I on jest chyba psychicznym Pokemonem. Psychic. Dobra, ale wszystkie z tych kart już mieliśmy. Nie ma żadnej nowej, dlatego daję done. I otwieram ponownie, jak się jakieś nowe pojawią, albo jakieś takie, wiecie, ważniejsze karty, to będziemy czytać, co one robią dokładnie. Dobra. Mamy jedną nową kartę, ale ta karta tylko pozwala nam Tyranitara zamienić w Tyranitara X bez utraty tury, bo normalnie jak się Pokémon X-y w Mega Pokémon X-y zamienia, to się traci turę na to, to jest jak atak, ale a tutaj mając tą kartę nie tracimy. No i mamy Regiroka i on ma fajny atak przeciwko Pokémonom X plus dodatkowe 60 obrażeń, a reszta całkiem zwyczajna. Dobra, Breakpoint. Zobaczmy, co to będzie. Najpierw ta nietradowalne paczki nam się. Paczka takich kart, których nie możemy z innymi wymieniać. No, tu już mamy więcej nowych kart. Moi drodzy, no i w końcu jakaś dobra karta. Trevenant, to jest drzewo, break. Nam wypadł. Co on ma za atak? Połóż 3 znaczniki obrażeń na każdym Pokémonie przeciwnika. To może być, jak ktoś ma dużo na ławce rezerwowych, to może być niezłe. To jest za 2 energie taki atak. Mamy też do Gyaradosa kartę, która nam pozwala zrobić mega Gyaradosa w jednej turze. Klafery, Tympole jakieś. Atak za 10 i atak... Aha, 10 razy ilość Pokémonów, które mają atak round. No to trzeba mieć dużo takich Pokémonów gdzieś tam na ławce rezerwowych. Jakaś kaczka, Ducklet. Dobra. O, to nawet niezłe. Szkoda, że nietradowalny ta karta Break. Ale to nic. Zawsze fajnie ją mieć. Do kolekcji przynajmniej. No i tu mamy tak. Greninja. Greninja. To nas nie zadowala, bo my mamy takiego już chyba nie jednego nawet. Mamy, zresztą z tego co chyba widzę tutaj, to jest nawet napisane, że mamy jednego wymienialnego i jednego niewymienialnego w swojej kolekcji. Tutaj mamy Honedge, to jest jakiś Pokémon miecz. On bije za 10 przeciwnika, kładzie na nim jeden znacznik obrażeń. Kolejna karta do Mega Ewolucji, Scizora Pokémona, to się nazywa Scizor. To jest ciekawe. Przyczepia się to do jednego ze swoich Pokemonów i z tego co pamiętam, tak, jeśli on zostanie zaatakowany... Opponent... No. Jeśli... tą kartę dołączamy do naszego Pokemona, jeśli ktoś go w następnej rundzie zaatakuje, to sam dostaje 60 obrażeń, 6 znaczników i ta karta po jednej rundzie znika, nie? No ale 60 to jest dużo. Dobra, otwórzmy tu kolejną. Zobaczmy, co tu się stanie. Dobra, no więc zacznijmy od tego. Spritzy. Jakiś ptaszek bajkowy. Uderzenie za 10. Później mamy All Night Party. Jakaś zabawa w nocy. Co to jest?
A, to jest stadion w ogóle. Raz podczas który rundy każdego przeciwnika, jeśli jego Pokémon aktywny jest uśpiony, można go obudzić i wyleczyć mu 30 obrażeń. To jakaś musi być specjalna talia na takie zasypianie zrobiona. Stantler, Renifer. Siu. To jest niezłe. Jeśli na swojej ławce rezerwowych masz jakąś mega ewolucję Pokemona, to ten atak zadaje 50 więcej obrażeń, czyli za dwie energii mamy 80 obrażeń. To jest bardzo dużo. A tutaj Meganium. Jeśli ten Pokémon ma 50 albo mniej życia, jego ataki zadają 70 więcej. A atak ma taki, że uderza za 50 i leczy się za tyle samo, za ile uderzył. Czyli jak będziemy mieli opaskę plus 20, to się będzie też leczył za 70, uderzał za 70. A jeśli uderzy plus 70 za 120, to się za 120 wyleczy. No, ciekawe by to było, bo to taki Pokémon później, którego się nie da trochę się go zabić, bo wiecie, bo on jest ciągle się leczy w kółko. Trzeba jednym silnym ciosem go ściągnąć. Psajdek. No, zobaczmy. O, patrzcie, Slowking. If you. Aha. Raz podczas twojej tury przed atakiem możesz rzucić monetą. Jeśli wrzut ci wyjdzie, to możesz przesunąć energię z aktywnego Pokemona przeciwnika na jakiegoś Pokemona na jego ławce rezerwowej. Czyli odrzucamy energię prawie, tak trochę odrzucamy. To w ogóle holograficzna karta. Ten atakuje za 40, a w następnej rundzie za 40 więcej. Ciekawe. Tutaj mamy Siglifa jakiegoś. To jest innego wymiaru jakiś Pokémon. Uderzenie za 30, przeciwnik pokazuje swoją rękę. Atak. Jeśli tu ma pierwszy atak, jeśli przeciwnik go zaatakuje, to sam się rani za 50. Ciekawa sprawa. A to jest proste. Odrzuć swoją rękę i pobierz 7 kart. Dobierz. Dobra, i jeszcze dwie paczki chyba otworzymy i idziemy coś pograć, co? Boom. O, moi drodzy. Hooch X. To jest legendarny ptak. Raz podczas twojej tury, przed atakiem, jeśli ten Pokémon ma jakąś podstawową energię ognistą, można wyleczyć go za 50. Ciekawe. A tak ogólnie każda inna musi mieć trzy różne energie i ma jakiś atak elementów. Aha, za 130 i 30 dla jakiegoś z jego ławki rezerwowych przeciwnika. No powiem wam, że nieźle, tylko trzeba mieć cztery, praktycznie trzeba mieć cztery kolory tego. Cztery kolory energii w talii, żeby tego użyć. To jest wymienia przeciwnika Pokemona. To jakiś kret jest. Hitmore. Jeśli ten Pokémon ma jakieś narzędzie, to jego atak robi 20 więcej. Czyli 40. Hitblast za 70. I ostatnia, myślę, paczka na dzisiaj. Zobaczmy, co nam wypadnie. O, to jest poprzednia ewolucja tego drzewa chyba. Żeśmy tam mega ewolucję jego mieli. No niestety, wypadł nam taki Luxray. Chyba nic specjalnego, jakiś lisek taki. Zresztą już go mamy z tego, co widzę. Spura nie mam. Holograficzne uderzenie za 10. Drzewko co ma? Patrz i uczcie się tak nazywa. Jeśli przeciwnik użył jakiegoś ataku podczas poprzedniej tury, ty teraz użyj tego ataku od niego. Ciekawe, za dwie energii. Jak ktoś coś mocniego walnie, to on może mocno przywalić. I tu uderzenie za 20. Okej, moi drodzy, otworzyliśmy trochę paczek.
A reszta paczek niech sobie poczeka. Możemy jeszcze w sumie skrzynkę otworzyć, bo ze skrzynki to nigdy nie wiadomo, co wypadnie. Jakaś jedna karta i 10 tych. 10 monet. Jirachi jakaś. Nie znam tej karty. Spójrz na 7 kart wierzchnich swoich stali i jedną kartę weź do ręki. Ha! Odrzuć wszystkie energie przyłączone do tego Pokemona, a przeciwnik... A przeciwnik ginie na końcu jego następnej tury, tak? No, nieźle, powiem wam. Dobra, zagrajmy sobie Versusa. Zagrajmy sobie Versusa i co? Wodną może zagramy. Ja lubię tą moją wodną talię. Już mi się nie chce zmieniać i ona jest dobra. Brakuje mi tam kilku Pokemonów, ale ja nigdy tych Pokemonów nie... No nie wiem, no jakoś nie losuję tych Pokemonów, tak? O, przeciwnik jest ognisty, więc mamy na pewno bardzo dużą przewagę na niego. Pamiętajcie, że jak ma słabość, to będziemy go dwa razy większe obrażenia będziemy mieli. Zaraz się okaże. No wybierzmy, że chcemy orła. Przegraliśmy rzutną monetą, będziemy drudzy zaczynali. No i co? Wybiera, zastanawia się. On teraz się go system pyta, czy on chce zaczynać, czy ja chcę zaczynać. No to mu powinno zająć pół sekundy kliknięcie, ale trochę za ciężkie to dla niego było. No początek nie jest dla nas najlepszy, ale też nie jest najgorszy. Możemy sobie dobrać karty, zobaczymy, co w nich będzie. No bo ta rybka, Fibas, to ona jest dobra, jak mamy ewolucję. Może będziemy mieli, tu nam coś wypadnie. W talii mamy kilka kart, które pozwolą nam na jego ewolucję. Charizard X. On jest dobry. Bo on już w drugiej turze może zrobić supermocny atak. Bo w pierwszym ma coś takiego, że rzuca się monetą. Jak wypadnie orzeł, to może 3 energie do niego dołączyć z talii. Czyli już ma od razu, na następnej rundzie ma 4, nie? Bardzo dużo. Ciężko go będzie pokonać. Jakieś dwa podstawowe Pokemony wygrzebał. No i co? Strasznie wolny. Nie lubię, jak ktoś tak gra. No ile się można zastanawiać, nie? Co on tu chce wystawić? Entei. A on ataku nie może wykonać w pierwszej rundzie. No dobra, moi drodzy, za bardzo nie mamy wyjścia. Robimy tak. I robimy tak, nie? Jedną kartę sobie dobierzemy. Nie mamy żadnego innego Pokemona. On w tej rundzie najprawdopodobniej dołoży sobie te 3 energie, chyba że mu rzut nie wyjdzie. To się zaraz okaże, ale widzę, że już ewolucję robi kolejnych. No, to nawet nie będzie musiał za bardzo rzucać. O, przetasował nam rękę. Nie najgorzej, bo nie mieliśmy... O, mamy już teraz. No, teraz to na pewno znajdziemy tego. Teraz to na pewno znajdziemy naszego Pokemona. No to teraz będzie miał 3 energie do niego dołoży. No to my musimy zrobić tak. Po pierwsze, ewolucję mu robimy, nie? To jest podstawa. Po drugie, szukamy... Regaisa. Bo on jest dla nas bardzo ważnym Pokemonem. Po drugie, znów szukamy
czegoś, co nas tu uratuje trochę, a niech będzie nawet, chociaż nie. Okej. Teraz bym zrobił. To odzyskał tą. No i teraz jest pytanie, on mnie będzie za 10 więcej bił. 10 więcej to ile to może być dla niego? Dobra, wymienimy mu go z kimś. Za 130 on będzie bił, ale tylko jak będzie miał ten. Dobra, tu dokładamy i teraz i mamy tak, będziemy musieli Regajsa wystawić na stół, czyli potrzebna nam jest taka linka, żeby go wyciągnąć. Później, żeby wyciągnąć tego z ławki rezerwowych i to. Powinno być ok, jeśli on teraz czegoś nie zrobi dziwnego, to powinniśmy być w bardzo dobrej sytuacji. Bo jedynego Pokemona, jakiego on ma, to czego Charizarda. Może dobrać do 6 kart. Żeby mieć. Co to będzie? Kto dostanie ewolucję? No, co on robi? Szuka Pokemonu, jakiegoś Exa szuka, co on tam... Break, patrzcie. Once during your turn. O, może dobierać energię i wsadzać je do swoich Pokemonów. No, powiem wam, że dobrze tutaj kombinuje, ale no my mamy przewagę tą, że mamy talię wodną. I to jest duża przewaga. To jest bardzo duża przewaga. Dobra, on wykonał atak właśnie, dołożył tą jedną energię. I patrzcie, co my teraz robimy. Po pierwsze, robimy zamianę. I on teraz myśli, którego Pokemona swojego wystawić. Wystawił Charizarda. My wystawiamy tego, naszego Regajsa. Teraz robimy tak. Teraz robimy tak. Teraz robimy tak. I bijemy go za wszystko. No i on się poskładał. Tak musiało być. Bierzemy za niego kartę. O, mamy kolejnego Regajsa. No ja się teraz zastanawiam, kogo wystawić, bo tak, Charizardem nie może uderzyć. No, musi wystawić kogoś, wiecie, takiego... Charizardem nie może uderzyć, pamiętacie, że Regajs się broni przed tymi atakami Charizarda. Nie ma za bardzo szans mnie zranić. Musi któregoś z tych tutaj wzmacniać, nie? My sobie tak damy. Ja bym go jeszcze uderzył. Zbiłbym go, no nic. Jest obawa, że on tego wystawi. Nie powinienem tak w sumie robić. Że on tego wystawi i mu dołoży podwójną energię i mnie wtedy uderzy mocno. Ale czy on ma podwójną energię? Pewnie ma. Jak ma podwójną energię, to kiepsko. Ojeju. No to niedobrze. Bo on bije teraz 20 razy
6, czyli 120 akurat, żeby mnie zniszczyć. Nawet podwójnie. Czemu podwójnie uderzył? Bo... A, to all Pokémon in play. Dobra. No to my mu teraz... Ja robię tak. I co? I wyszukujemy, nie? Bo on mnie znów uderzy za 120, ale nie uderzy mnie za 120, bo ja to sobie wezmę. I teraz wyszukujemy. I wyszukamy sobie tak. Potrzebujemy znów podwójnej energii. Jednej. Potrzebujemy tego. No coś jeszcze by się tu mogło przydać. Możemy to leczenie wziąć. No i zobaczymy, co on zrobi. Co on zrobi? No tego teraz nie może zabić, tak? Bo kamizelka powoduje, że jak on ma Pokemona ze specjalną energią, czyli właśnie taką białą, to mi 40 mniej... O, a to co to działa? A, plus 20 życia on ma. Teraz. Ja muszę go zabić jednym strzałem, więc będę musiał... Czemu on znów za... Aha, no tak, bo on za moje energię też bije. No dobra, ale to nawet dobrze. To źle liczę ciągle, bo ja liczysz, że on 120 będzie bił. No nie uderzysz mnie tak, mój drogi. Dobra. Co on ma? Ten bije za 130, ale musi mieć 4 energie, żeby to mieć. Ja chciał mi odrzucić tą podwójną energię, nie udało mu się, pecha miał. Mam nadzieję, że już więcej podwójnych energii nie ma. Bo wiecie, jak on teraz założy podwójną energię, to znów mi tego zabije, nie? Nie byłoby to dobre. Ul, Moltresa wystawił. No nie wierzę, że ma jeszcze jedną podwójną. Mam nadzieję, że chociaż siebie zrani. Tak, zranił siebie. Dobra. No muszę go tym uderzyć, nie? No mamy problem trochę, ale... Bo on nas teraz tym Charizardem tutaj ściągnie. To będzie jeden strzał Charizarda, bo on bije za 120. I to jeszcze w sumie za 130, bo ma dołożoną energię. Dobra, bijemy, robimy tak, dokładamy to. Moglibyśmy coś odzyskać. Jedną z kart, to byśmy odzyskali tego.
No koniec, no. Ale jest wyrównana walka teraz. Pamiętajcie, że ja mu jeszcze jednego Pokemona muszę zabić. On mi musi dwa jeszcze. Wydaje mi się, że teraz bardzo źle zrobił, wiecie? Bo popatrzcie. Ja dokładam sobie energię. Odrzucam mu tą podwójną. No już trzy razy podwójnej nie będzie miał, nie? Wiecie co? I wymienię go sobie na tego ptaka, tak? I wymienię go sobie na ptaka i daję koniec rundy. Bo ptaka szybciej, ptak ma tylko 120 życia. Wystarczy, że raz mam trzy rzuty monetą w tym ostatnim swoim ataku. Wystarczy, że raz rzucę orła i go jednym strzałem go pokonam. Chyba, że tutaj coś. A nie, do niego dokłada, dobra. A nie, bo nim się wycofa, o ja. Ale ja mam 20 minus resist, ale na walczące, nie na ten. No to nic, to nas chyba pokonał właśnie. A i tego nie przewidziałem, że tak zrobi. No, moi drodzy. Ach, ale cwany. Cwany był, tego nie przewidziałem, że ma tą kartę. Rzeczywiście jest ta karta, która pozwala dwie energie dołożyć. No, ale było na styk. Walka była wyrównana. No ja miałem łatwiej, bo ja miałem wodną talię. On miał tą ognistą, całkiem nieźle to rozegrał. Okej, kartę otworzyliśmy, jeden meczek versusa rozegraliśmy. Ja wam dziękuję za oglądanie oczywiście, mam nadzieję, że wam się podobało. Resztę kart otworzymy sobie w następnym odcinku. W następnym odcinku sobie otworzymy resztę tych paczek. Ja dziś nie kręcę, bo dziś jest niedziela, wieczór, jestem trochę zmęczony. Późno dziś wstałem, głowa mnie boli, jakiś taki w ogóle ostatnio chory jestem. Też dlatego nic nowego nie nagrywałem. Chciałem jeszcze dzisiaj nagrać Plants vs. Zombie, dlatego mam tutaj listy od widzów z Plants vs. Zombie. Jakby ktoś przypadkiem z Pokemonów wysyłał do mnie list, to narysujcie Pokemona na okładce, tak? Żebym ja wiedział, że to jest, wiecie, żeby na przykład otworzyć na odcinku Pokemonów. Jak ktoś nie zna adresu, to jest napisane na mojej stronie internetowej w zakładce kontakt. Tam możecie szukać adresu, gdzie się listy wysyła. Zresztą on tu jest napisany. Nie wiem, czy widać. Na urząd pocztowy, ja tam chodzę na pocztę, odbieram. Tymczasem ja wam dziękuję. Jeśli wam się podobał ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Tyle. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.